dzisiejszym odcinku powraca seria skoków narciarskich. Dzisiaj będziemy skakać na deskach surfingowych na trzech różnych torach. Tor numer 1 jest najprostszy, ponieważ nie ma tam żadnych przeszkód. Za to tor numer 2 wprowadza już przeszkody oraz pułapki. A na torze 3 możemy znaleźć ruchome przeszkody oraz pułapki, przez które możemy zginąć. Jeśli chcecie kolejny odcinek ze skoków narciarskich, wbijcie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łap. A komu udało się wygrać, oglądajcie do samego końca. A więc widzowie, jesteśmy dzisiaj na wielkiej skoczni i dzisiaj wraz z Ewelą oraz Zakrzakiem, także witam. Dzień dobry. Słuchajcie, będziemy skakać na deskach surfingowych. Wszystko będzie składało się z trzech rund. Pierwsza runda będzie najprostszą rundą i każdy z nas będzie miał po trzy skoki. Druga runda będzie już miała, no, po prostu większe wyzwania oraz pułapki, a trzecia runda wydaje mi się, że będzie najciekawsza, ponieważ tutaj mamy ruchome ściany oraz przeszkody. Także kto chce skakać pierwszy? No ja myślę, że dziewczyny przodem, tak? Właśnie miałam mówić, że pewnie powiedzieć, żebym ja, że pierwszeństwo mają kobiety, ale wy pewnie chcecie zobaczyć, jak to się robi i chcecie później przykład ze mnie, wiecie, moje błędy, żeby nie popełniać moich błędów, ale dobra. Także zasady są takie, jako że te deski są na wodę, a tutaj mamy skocznię, trzeba na samym początku załadować nitro i użyć shifta. Także Ewela, ja cię odliczę, a no i właśnie, tam na dole, jak możecie zobaczyć, mamy tablicę, no i oczywiście w sam środek, no to jest stówka, poza to jest minus 10 punktów. Dobra, czyli ja tutaj shift... I uwaga, i spacja, i co tutaj? Nie, coś tu się... Dobra, jeszcze raz. I w sam środek, patrzcie się. Patrzcie się. Ej, 90 punktów? Ile tam jest? 80 punktów dla Eweli, także no jako, że to był pierwszy skok, naprawdę bardzo ładnie. No to bez konkurencji to czuję, będzie ciężko, będzie wygrać. Ja myślałem, że Ewela w ogóle nie trafi dzisiaj w nowe tarcze. Ja sobie tutaj na początku po cichu, znaczy po cichutku, tak, o. Teraz lepiej to zrobię. Bo wcześniej mi trochę gorzej poszło, bo nie wiedziałam jak, bo pierwszy raz, patrzcie się, 100! Nie! Ej, ale ty idealnie w to samo miejsce wycelowałaś. Dobra, 160 punktów u Eweli. Ja wam jeszcze w międzyczasie powiem tyle, że każda runda jest to walka o złote, niebieskie lub szare. Kto będzie miał najwięcej, to pierwszy slot może mieć złoty, drugie miejsce będzie to slot niebieski oraz trzecie miejsce slot szary. Dobra, czyli żebyście mnie pokonali, musielibyście mieć stówkę. Ja teraz wiem mniej więcej, co robiłam źle. I uwaga, o kurczę. Dobra. Teraz speed, speed i uwaga, i w stówkę. Patrzcie, stówka? 80 znowu. Także teraz pora na Zakrzaka. Zakrzak, ja ci tutaj zrespię deski i masz 3 skoki. Powodzenia. Ja trenowałem przed, więc ja tutaj już wytrenowany i 3 stówki lecą. Zakrzak mówił przed odcinkiem, ej, ale ja nie jeździłem w ogóle na tych deskach, także zobaczymy, czy ściemniał, czy nie. Wcale tak nie było, tak nie było. Dobra, czyli pierwszy skok. Uwaga. Profesjonalista jedzie na desce. Nitro. Pułapki. Omijam. Skaczę i... No i stóweczka będzie. A jednak 80. Ale nie jest źle. Rafał mówił, że mi tak dobrze idzie, a chyba ten tor pierwszy jest taki mega easy. On jest mega easy, ale ten ostatni będzie, no... Warto na niego czekać, także widzowie, oglądajcie do końca. Weźcie na chwilę, ściągcie słuchawki z uszu. Widzowie, przy ostatnim torze, jak Ewela będzie skakać albo Zakrzak, to ja wyłączę im deski pod nogami. Tylko musicie zostawić łapy w górę teraz. Skok numer 2. Kamil Stoch, tylko że w wersji deskowej. I uwaga. 80. Ej, ale wszyscy skaczą w to samo miejsce. Ja próbowałem przed odcinkiem i cały czas gdzie indziej latałem. Ja nie wiem, jak wy to robicie. Gorzej, jak my będziemy 80 mieli, a Rafał minus 10 cały czas. Dobra, ostatni skok. Przymierzenie. Cyk. Bez zastanowienia. Ja mam tajną taktykę. Trzeba dobrze wytrenować. Okej, okay, lecę, skaczę i znowu 80. Yeah, dobra, to ja już wiem, jak w setkę trafić. Dobra, trzymajcie widzowie kciuki, rozpędzamy się. Ja zrobię to troszeczkę inaczej i mam nadzieję, że mi to wyjdzie... 60. Dobra, no pierwszy skok nie był dobry, także lecimy teraz po stówkę. No muszę dwie stówki teraz zrobić, żeby chyba być jeszcze przed nimi, ale no nie wiem w sumie. I uwaga... Kurczę, no jakbym trochę przyhamował, 80. Też miałam ten problem, że za daleko właśnie, że troszkę ten, wolniej jakby jechać na końcu. No muszę teraz stówkę, żeby wyrównać, tak? Stówka, żeby wyrównać. Tak mi się przynajmniej wydaje. I zobaczmy, co się teraz stanie. Ale mnie pociągło, no mam 80. Czyli no mam ostatnie miejsce, więc pierwszy mój slot będą to szare bronie, Zakrzak i Ewela mają tyle samo punktów, więc będą to bronie fioletowe. Czyli co, teraz znowu ja zaczynam. Tak jest, runda numer 2, proszę bardzo, 3 skoki i tu już jest trudniej. A co z tymi pudłami zrobić, powiedzcie? Omijać. Albo w nie wlecieć. Wleć, no wleć, wleć pudła, dawaj Ewela.
Jeszcze łupiło chyba. O kurcze! Co tu się zadziało? Oj, Ewela. Co tu się zadziało? No co tu się zadziało? Nie, nie dałam tego turbo. To jest trudne już. No to jest trudne, ale ostatni tor jest jeszcze lepszy. Proszę się nie śmiać ze mnie, bo ja tutaj nie trenowałam jak zakrzak przed odcinkiem 24 godziny. Tak, patrzcie się na to. O. No i... 160. O, jest. Minus 10. Brawo, czyli tyle, co byś spadła na, do wody. Ewela, dobrze ci idzie. Jest dobrze, dzięki. Nie ma co się załamywać. Poczekajcie na swoją kolejkę, bo tutaj najlepiej się jest śmiać z kogoś, a zobaczcie, że to nie jest takie wcale łatwe, bo ten odbijać tam robi tak, że nie wiadomo, jak to zrobić. Dobra, Ewela, twoje punkty to minus 20. Kurde. No i patrzcie się, no nie da się. O, turbo. 20, dobra, mam 20. Czyli wyszło ci na 0. W takim razie druga runda dla Zakrzaka. Proszę bardzo, już ci respimy deski. Ja mam taką taktykę, żeby na spokojnie tu podjechać przy tym odbijaczu, nie śpieszyć się. Cyk. Aha, chociaż. No i dyszka. Dyszka czy minus 10? Na szczęście plus 10, plus. Druga próba, ciśniemy. Teraz może na szybko. Nie ma na wolno, trzeba szybko. Od razu na buście. I co będzie, to będzie. A będzie... I dobrze będzie! 20! Czyli albo zajmie pierwsze, albo drugie miejsce, Ewela, ty prawdopodobnie ostatnie. Nieprawda! To jak pójdzie ci gorzej, ty 3 razy poza spadniesz, zobaczysz. Jako, że na plus, to już... Jaki ten trzeci skok nie będzie, to będzie dobrze. Cyk. Oj, teraz może być najlepiej! Chociaż... O! Dobra, lecę. Lecę! I uwaga! 20 znowu, czyli 50. Czyli 50 punktów u Zakrzaka. I teraz ja wam odpowiem, jak to zrobić. Słuchajcie, nie wpadliście na to, żeby po prostu przeskoczyć ten odbijacz. I no ja do tego podejdę tak, że po prostu go przeskoczę. I natrafimy sobie tu. I... No i do morza. Minus 30, witamy. Minus 10, Ewela, jakie minus 30, co ty? No jeszcze 2 rundy po minus 10, zobaczysz, że tak będzie. Ej, no nie, nie gadaj, że tak będzie. Nie może tak być, bo to by był wstyd. Dobra, robimy teraz to. Trzymajcie kciuki. Proszę tam nie wchodzić na kolejny tor. Proszę nie wchodzić. Bo ja właśnie spadłem. Oszukuję tu zakrzak i sprawdza tor już. Też mi się tak wydaje. I uwaga. I teraz przyspieszenie. I 80 punktów. Tak jest. No i pierwsze miejsce już masz. W tej rundzie. Ale ja tu muszę pokazać, że trafię w tą setkę, widzę, trafię w tą setkę. Zróbmy, że jak ktoś trafi setkę, to wszyscy przychodzą na jego Instagrama, dobra? Dobra, okej, to patrzcie się, widzowie. Zostawiaj... O! Kurde, 80! Jak w trzecim torze będę miała 0, to jestem przegrywem dzisiejszego odcinka. No Rafa pewnie będzie miał 100, bo zna tutaj taktyki na pewno. I teraz przechodzimy do najcięższej rundy, czyli do rundy numer 3. Po ostatniej rundzie oczywiście Ewela ma szare, Zakrzak ma niebieskie, ja mam złote przedmioty. A jeśli chodzi o tą rundę, tutaj uważajcie, musicie uważać na pułapki, bo jeśli zginiecie na torze, no to macie 0 punktów. To od razu wam mówię, za dany przejazd. W sumie no, minus 10, bo... Albo nie, dajmy minus 20 punktów, żeby to było jeszcze gorsze niż... poza właśnie, no tamto, co jest na dole. Ej, nie. Ja no już... i tyle z przejazdu. Ej, ale słuchajcie, ja już byłam w powietrzu i to mnie jakąś... Nie powinno mnie to zabić. Ewelina, ale ty musisz użyć tego, sprintu, ja ci tak przypominam. No kur... No nic. Podłożyliście mi... Do 3 razy sztuka. Podłożyliście mi nogę. Ej, ale widzieliście, że się jakoś przekopyrtałam. Dobra, Ewela, jako że jesteś pierwsza, od nowa. Dawaj, masz jeszcze 3 skoki, jako że byłaś pierwsza, bo masz najciężej. To mnie stresuje, weź nie dawaj mi. Wow, ty dobrze. Ale poszło. Nie. 80 punktów. Właśnie nie wiem, czy nie 60 przypadkiem, ale to trzeba byłoby na powtórce sprawdzić. Liczmy 80. Zapraszamy jeszcze na 2 skoki. Nie, już dziękuję, bo to jest stresujące dla mnie. Dobra, czyli masz 40 punktów razem, Zakrzak, zapraszamy. Widziałem, co trzeba już zrobić oczywiście, więc na spokojnie. Wow, ty, bo mi deska zlagowałaś. Lecimy. Szybki boost na po... Tak, gdzie moja deska? Ej, bo mi deskę zawinąłeś chyba. Bo ty żeś guzik kliknął. Nie, nieprawda. Nie, no na pewno nie. Cii, bo muszę nie teraz podejść. Widzowie, mam nadzieję, że zostawiliście łapę w górę, tak jak się omawialiśmy. Nie no, skacz jeszcze raz, spokojnie, dawaj. Tutaj bokiem. Nie, wy macie łatwiej. Trzeba wyczuć. Dobry moment.
No i udało się! Patrz. Się udało? No, to nie wiem. A. No, mam deskę, spokojnie. To jest nieśmiertelny. To jest wszystko wykalkulowane. Patrzcie, lecę. Cyk. 360. No i uwaga. Stuwa będzie! 80. Ej, ale jak on tam nie zginął, ja się pytam? Właśnie, zgłaszam sprzeciw, bo ja byłam w powietrzu i mnie pułapka porobiła, a zakrzak 3 razy go dziabnęło i go nie porobiło. Ja stanąłem tak na pułapkę, tutaj... No, po prostu nie trafiło. A, bo patrzcie, ta ściana krzywo idzie po prostu, XT. Druga próba, od razu. Chociaż czekaj, na spokojnie. I teraz! No i pięknie! Pułapka zbejtowana, skok, salto i po stówkę lecimy. Uwaga, 80. Ej, dobrze mu te skoki idą, ja nie wiem. Bierzemy deskę, mistrz surfingu, skacze, cyk. A bo ja w ogóle nie wiedziałem, że da się spacji na desce używać. To jest kozackie, to mega pomaga. Troszkę mnie zblokowało teraz. Oj, okej, lecę. I, ej, będzie setka pierwsza, nie będzie. 60. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Słuchajcie, no ja mam nadzieję, że trafię tą stówkę. Zapraszam od razu na Instagrama Rafa to ja, bo to będzie pierwsza stówka. Zobaczcie, bom! Tu podskakujemy, tu się wybijamy, proszę bardzo. I ulep... O! Ja cię kręcę! No było blisko, 40. Było blisko 40. To rzeczywiście blisko. Dobra, trzymajcie kciuki teraz. Teraz się uda. Uwaga, 3, 2, 1, drugi skok. I proszę państwa, dobra, wylatujemy. Ouch. Okej, i teraz powoli. Okej. Jest! Stówka! Upytałeś. Szef surfingu. Widać, że to było ćwiczone przed odcinkiem. Widać. Także widzowie, zapraszam. Instagram Rafa to ja, proszę bardzo. I ostatnie. Wydaje mi się, że już mam pierwsze miejsce, czy jeszcze nie? Tak. Czekaj, bo trafiłeś 100 i 40. Wow, czyli... ale mnie wybiło teraz. I 20. 160. Tak, a ty ile miałeś? 200. O nie, to ja tak przegrałem! No, weszła stuwa, ale tutaj inne skoki nie wyszły. Czyli Efela ma szare, Zakrzak ma złote, ja mam niebieskie. Few moments later. Ja mam dwie szare bronie, więc myślę, że najlepiej będzie jako szarą. Weźmiemy sobie o to, nie będę tutaj mówiła głośno, żeby... nie słyszeli, dodajemy do skrzyni. Teraz jako fioletową weźmiemy sobie coś najlepszego, czego wydaje mi się, że będę najczęściej używała. I weźmiemy sobie to. I ostatnia szara broń. Dobra, bierzemy to. Dobra, ja sobie zrobię w takim razie moją skrzynkę, miałem tam złotą, to weźmiemy sobie oczywiście pompę fioletowego, weźmiemy sobie młota, bo czemu by nie? A niebieskie tak dla beki, weźmy sobie na przykład piłę, zobaczymy jak będzie działać. I teraz przechodzimy do mojej skrzynki. Słuchajcie, ja mam jedną złotą, jedną szarą oraz jedną niebieską. I weźmiemy sobie dokładnie to, jako niebieską brońkę weźmiemy sobie coś na taki, wiecie, taki dystans, taki, więc damy sobie to. Jeśli chodzi o szarą brońkę, weźmiemy sobie może to. O, to będzie mocne. Także widzowie, kto pierwszy zrobi 10 fragów, wygrywa, albo wtedy co minie czas, kto będzie miał najwięcej. Także 3, 2, 1, lecimy! Robię kampę. A ja cię widzę. Widzę, Ewela na dachu siedzi, trzeba się zakraść. Także jak ty mnie zostaw, dawaj ten, razem współpracujemy na Rafała. Na Rafała współpracujemy, tak mówisz? Wow! Muszę tu wejść. Wow! Dobra, jest! Piło mnie wyszło. Ja się leczę potkami. Ej, ale ciężko jest, bo to leczenie to takie kiepskie, tylko trzy potki. A ja chyba wiem, gdzie jest Rafał. Chyba się właśnie do niego tutaj zbliżam. Zapraszam. Ty jesteś w krzaku. O, jesteś w krzaku. Jesteś. Wow! Ja was w ogóle no, nie kurde, widzę. Kurde, no! Ej, co on tak dużo nawet bije? Dzień dobry, Ewela, witam. Czekaj, zakrzak, bo mi się pomyliło. Witam i żegnam. Jezus, jak ja nie mogę nic, ja z nogami tak się do góry, muszę dawać nogi na dół i... Ej, dajcie mi chociaż jednego killa zrobić, dobra? Chłopca, tu piłą w ogóle, ty gościu! Ewela, dawaj, nie on ma. Jest na środku, on jest na środku na domku, dawaj go. Czekaj, bo piłę przeładowuję. Dobra, 60, o ty! Dobra, mamy go. Nogi! Choinka. Zakrzak mi chciał dać killa, a ty mi go porobiłeś. To akurat prawda, no. A ja z piłą tak stoję, przeładowuję. Gin! Ja mam mało HP, ale możemy powalczyć. O nie. Dobra. Ja już tą rybę wykorzystałam i to jedna tylko, kurna. O jasny! Odejdź! Dobra, mam cię. Szybki parkour. Dzień dobry. Jest! Elo! Co to ma być? Właśnie, bo tu można do domku wchodzić. Kurde.
Cześć! Myślałam, że zdążę ucieknąć z tamtymi drzwiami. 110! Ależ ta pompa jest dobra! To na zakrzaka, Rafał, dawaj. Dawaj go, lecimy. Ktoś tu w domku siedzi z tego, co słyszę. Rafał, pomóż! Dawaj zakrzak, tu jest na biały! Szybko! Lecę z nim! Ewa, dawaj go! 90! Ale ubij go coś! Między sobą się bijcie! Halo! Mam cię! Dobra, jest! No gin! Ja mam Zeza. Dobra, leży! Jak ty nie dostajesz? Dostałem dużo. Mam bardzo mało. Okej, jeszcze mniej. No bardzo mało, a tam na niebiesko. No! Dobra! Nie wiedziałem, gdzie strzelam w ogóle w tej chwili. Kto tam kampi za dachem? Halo, ja to wszystko widzę. Skąd ty tutaj? Ale skąd? Jak ty tu wychodzisz? Halo! Słuchaj, Spider-Man! A mam się! O, ależ to było zagranie! O, no to było dobre. Jednak tak. Jest. Nie, Rafał, zostaw mnie! Nie. Dobra, mamy. Do domku, ten, zakrzak. Rafał jest w domu, idź tam. Ja właśnie też jestem, ale się zgubiłem, wyjść nie mogę. A bo my jesteśmy w dwóch domach koło siebie. Dobra, 10 kili, tak jest, widzowie, wygrywam dzisiejszy odcinek.